Nowe pasje i nowe znajomości. Słuchacze Kazimierzowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku już na uczelni. Michał Adamski, witam Państwa i zapraszam na główne wydanie zbliżeń. Seniorzy mają ogromne możliwości rozwijania swoich zainteresowań. Dziewczyny się uczą i języków, gimnastyka. Przede wszystkim mamy masę wycieczek. Nasi słuchacze, studenci Uniwersytetu Kazimierzowskiego, Uniwersytetu Trzeciego Wieku są naszymi ambasadorami. Więcej o tym nieco później, a od czego zaczynamy? Są pieniądze na pomoc dla rolników poszkodowanych przez suszę. W pierwszej kolejności ci, którzy mieli straty największe, no bo tam trzeba przede wszystkim było pomóc. Dotychczas rząd na ten cel przeznaczył około 300 milionów złotych. Ziemia nie poczeka. Trzeba już robić. Jest skażenie, nie ma winnego. Zwracam się z publiczną prośbą o interwencję w sprawie skażenia. O pozachemowskich terenach dyskutowali bydgoscy radni. 6 miesięcy więzienia w zawieszeniu na 2 lata za śmierć 17-letniego Michała. Żaden nie przeprosił, żaden nie poczuwa się do winy. 3 ratowników WOPR z Borówna skazanych. Nikt z ratowników nie zareagował na tonięcie. Trwają wypłaty pieniędzy na pomoc dla rolników poszkodowanych przez suszę. Dotychczas rząd na ten cel przeznaczył około 300 milionów złotych. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jan Krzysztof Ardanowski podczas spotkania w Radziejowie podkreślił, że od wczoraj trwa też wypłacanie zaliczek dopłat bezpośrednich. Ma to pomóc rolnikom w utrzymaniu płynności finansowej. W tym roku susza wyjątkowo dotkliwie doświadczyła rolników z Kujaw i Pomorza. 40 spośród 62 tysięcy gospodarstw odczuło jej skutki. Rolnicy wciąż czekają na wypłatę odszkodowań z tytułu strat. Ziemia nie poczeka. Trzeba już robić, trzeba już siać, trzeba już praktycznie termin siewu u nas się kończy. I ten, co nie ma pieniędzy, no jest trudno, żeby coś zrobił. Początkowo wnioski o odszkodowania można było złożyć do końca września. Jednak minister rolnictwa i rozwoju wsi wydłużył możliwość ich składania do końca października. Urzędnicy Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wyjaśniają, że długie oczekiwanie na wypłatę odszkodowań jest spowodowane faktem, że jeszcze nie wszystkie gminne komisje, które szacują straty, przekazały protokoły do wojewody. Doszło w pewnym momencie do szacowywania buraków i niestety komisje tego jeszcze nie zakończyły. No i dlatego rolnicy nie mogą złożyć wniosku. Dla gospodarzy liczy się każda złotówka. W tej sytuacji pomocne mogą być pieniądze z zaliczek na dopłaty bezpośrednie. Wczoraj rozpoczęły się wypłaty pierwszych pieniędzy z tego tytułu. Do końca listopada Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa powinna przekazać na konta rolników zaliczkę do 70% pełnej kwoty dopłat bezpośrednich za ten rok. Z zapowiedzi przedstawicieli agencji wynika, że w pierwszej kolejności pieniądze mają trafić do tych rolników, którzy ponieśli straty ze względu na tegoroczną suszę. Rolnicy stoją przed dylematem, licytacją gospodarstw, upadłością. Ten grosz, który uzyskają, nie to, że na przejedzenie i marnotrawienie, ale na uregulowanie swoich należności i zobowiązań. Podczas spotkania w Radziejowie minister Jan Krzysztof Ardanowski zapewnił, że wypłaty zostały już uruchomione i w ciągu następnych 6 tygodni trafią do kieszeni rolników. 200 milionów złotych zostało wypłaconych już pierwszego dnia, a w sumie gospodarstwo ma zostać przekazanych około 11 miliardów złotych. Ja się bardzo śpieszę, to jest największa zaliczka w historii. Śpieszę się, żeby te pieniądze trafiły do gospodarstw, żeby utrzymać płynność gospodarstw, płynność finansową. Aby pomóc rolnikom w systematycznym obniżaniu kosztów, rząd przyjął we wtorek projekt ustawy podnoszący zwrot akcyzy od paliwa rolniczego. Teraz przysługuje on Aby pomóc rolnikom w systematycznym obniżaniu kosztów, rząd przyjął we wtorek projekt ustawy podnoszący zwrot akcyzy od paliwa rolniczego. Teraz przysługuje on do 86 litrów paliwa za hektar, a ma być 100 litrów. Rządzący zapewniają, że chcą wspierać rolników i systematycznie realizować program modernizacji. To są lata zaniedbań, które teraz musimy nadrobić. Ale my naprawdę bardzo ciężko pracujemy i bardzo nam zależy na tym, żeby tutaj na wsi wreszcie zaczęło być trochę lepiej. Minister Ardanowski zaznaczył, że w przypadku wystąpienia suszy w najbliższych latach trzeba będzie zobiektywizować i przyspieszyć szacowanie strat. Aby w przyszłości rzetelnie ocenić skutki klęski, będą wykorzystywane zdjęcia satelitarne. Radziejów, Joanna Wojnowolska.
Nadzwyczajna sesja Rady Miasta Bydgoszczy. Radni wysłuchali m.in. informacji na temat skażenia terenów po byłym Zachemie. Prezes Miejskich Wodociągów i Kanalizacji wskazuje, że źródłem skażenia jest firma Nitrochem. Rzecznik prasowy spółki zaprzecza. Również były wiceminister obrony narodowej, poseł Bartosz Kownacki, podczas konferencji prasowej podkreślał, że Nitrochem nie odpowiada za skażenie. Podczas sesji radni koalicji PO-SLD większością głosów zdecydowali też, że zabieg in vitro będzie finansowany z budżetu miasta. Wystosowali również apel do premiera Mateusza Morawieckiego w sprawie budowy kampusu Akademii Muzycznej. Zdajemy sobie sprawę ze skali tych zanieczyszczeń, które tam są, które były gromadzone przez kilkadziesiąt lat. Wiemy także, że jest tam nadal prowadzona działalność oparta o ciężką chemię. W związku z tym, tak jak wspomniałem, mamy prawo my i mieszkańcy wiedzieć, jak ten problem historyczny, ale i bieżący jest rozwiązywany. Dlatego na nadzwyczajnej sesji Rady Miasta prezydent poprosił o przedstawienie radnym aktualnej sytuacji związanej z zanieczyszczeniem w Łęgnowie. Ostatnie badania przeprowadzone w kwietniu i w czerwcu tego roku pokazują, że wody gruntowe i ścieki zawierają związki chemiczne, które są niebezpieczne dla zdrowia ludzi i dla środowiska. Te dwa związki o trudnej nazwie, 2,4-dinitrotoluenu 5-sulfonowy i 2,4-dinitrotoluenu 3-sulfonowy, powstaje w wyniku procesu czyszczenia trinitrotoluenu, w wyniku procesu siarczynowania i to jest ten odcisk palca, że to jest ewidentnie z produkcji przemysłowej, technologicznej Nitrochem. Do tych zarzutów odniósł się na sesji rzecznik Nitrochemu. Tłumaczył radnym, że zanieczyszczenia mogą pochodzić z innych zakładów, które na tym terenie miały swoje siedziby, w tym Zachemu. Dodawał, że ścieki są w zakładzie utylizowane, w tym część w podczyszczalni zakładu. Podkreślamy, że zanieczyszczenia wód podziemnych mogą pochodzić z czasów, kiedy na ogromnym terenie przemysłowym, wielokrotnie większym od dzisiejszego Nitrochemu, działalność prowadziły inne podmioty. Zakłady chemiczne Nitrochem stały się ofiarą nagonki mającej ukryć zaniechania, bezczynność różnych instytucji. Gorąca dyskusja na sesji toczyła się nie tylko między dyrektorem Miejskich Wodociągów i Kanalizacji oraz rzecznikiem Nitrochemu, ale również między radnymi i prezydentem. Radni opozycji zarzucali brak działań ze strony miasta. Prezydent odpowiadał, że za zanieczyszczenia nie odpowiada miasto, a działania powinny podjąć organy rządowe, w tym Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska. Panie prezydencie, zapraszam pana do działania, do spotkania z mieszkańcami. Ja tam jestem. Mieszkańcy oczekują tam odpowiedzi od władz miasta Bydgoszczy. Apeluję jeszcze raz do firmy Nitrochem, aby opłaciła wodę dla mieszkańców Łęgnowa, bo czuję, że moralnie są za to odpowiedzialni. Skoro pan we wrześniu powziął te informacje, kiedy pan zawiadomił prokuraturę i prosiłbym o przekazanie takiej kopii radnym Rady Miasta Bydgoszczy? Problem, że tam leżą tysiące ton, może setki, nie wiem ile tego, ciężkich trucizn w ogóle tu nie wybrzmiewa. Nikt nie zadał pytania, co robią organy rządowe. Te, które tutaj, tak jak pokazał pan dyrektor Boroń, są zobowiązane do działania. Spółki Nitrochem bronił na konferencji prasowej były wiceminister obrony narodowej. Poseł Bartosz Kownacki w otoczeniu związkowców Nitrochemu zapewniał, że spółka nie jest odpowiedzialna za zanieczyszczenia, a oskarżenia narażają na szykany pracowników oraz podważają wiarygodność spółki. Chciałbym zaprzeczyć, aby Nitrochem w jakikolwiek sposób wypuszczał substancje, które by zagrażały życiu lub zdrowiu ludzkiemu bezpośrednio do gleby. Przez atmosferę, która wyrasta w tej sprawie, no może się okazać, i to jest naturalne, że inne miejscowości w Polsce, które też starają się takie inwestycje, zwyciężą. W Nitrochemie zatrudnionych jest 450 osób. Na konferencji posła Kownackiego głos zabrała również mieszkanka Łęgnowa, która działa na rzecz terenów skażonych. Renata Włazik apelowała o działanie. Zwracam się z publiczną prośbą o interwencję w sprawie skażenia. Kontrolę w Nitrochemie zlecił Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska. Do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska z kolei wpłynęło zawiadomienie o bezpośrednim zagrożeniu na szkodę środowiska. Uchwała będzie nosiła numer 1422. Głosami radnych PO i SLD przyjęto program in vitro. Z budżetu miasta na ten cel w ciągu 4 lat przeznaczonych zostanie 2 miliony złotych. Radni przyjęli również apel do premiera Mateusza Morawieckiego o wpisanie do budżetu państwa na 2019 i 2020 rok pieniędzy na budowę kampusu Akademii Muzycznej. Apel trafi również do marszałka województwa. Bydgoszcz, Katarzyna Ormanowska. I zmieniamy temat. 6 miesięcy więzienia w zawieszeniu na 2 lata za śmierć 17-letniego Michała. Sąd rejonowy w Bydgoszczy skazał 3 ratowników WOPR z Borówna. W ocenie sądu zgubiła ich rutyna. Zbyt późno mieli rozpocząć akcję ratowniczą. Nastolatek utopił się na strzeżonym kąpielisku w lipcu 2016 roku. Ratownicy nie przyznali się do winy. Wyrok jest nieprawomocny.
Zgubiła pana tutaj rutyna. Te słowa sąd skierował do najbardziej doświadczonego ratownika, który był koordynatorem pracy na kąpielisku. W momencie wypadku tafle jeziora z platformy obserwował wolontariusz bez uprawnień. Zostawił pan niepełnoprawnego, bez doświadczenia ratownika, który miał wtedy 17,5 roku, dokładnie w tym dniu na tej platformie. Poszedł załatwiać sprawę. Tym bardziej, że wówczas pan mówi, poszedłem po klucz do łodzi, bo zaczęła się brzydka pogoda. Pozostali dwaj ratownicy obserwowali kąpielisko z wieży. Nie zauważyliście momentu, kiedy człowiek zaczął się topić. Za późno doszło do reakcji. Nikt z ratowników nie zareagował na tonięcie. Dopiero krzyki innych osób wymusić miały akcję ratowników. Sąd uznał winę oskarżonych i za nieumyślne narażenie 17-latka na utratę zdrowia i życia skazał ich na karę 6 miesięcy więzienia w zawieszeniu na 2 lata. Dwaj z nich mają też 2-letnie zakazy wykonywania zawodu ratownika. Żaden nie przeprosił, żaden nie poczuwa się do winy. No nie wiem, pozostawiam to im sumieniu. Ratownicy zapewniali w trakcie procesu, że działali prawidłowo i zrobili wszystko, by ratować tonącego chłopaka. Ich adwokaci nie wykluczają apelacji od wyroku. Prokuratura z kolei żądała wyższej kary dla koordynatora prac na kąpielisku. Wobec koordynatora zażądałam kary bezwzględnej, pozbawienia wolności. Niemniej po zapoznaniu się z pisemnym uzasadnieniem wyroku zdecyduję, czy składać apelację w tej części co do tej osoby, czy nie. 17-letni Michał kąpał się na strzeżonym kąpielisku w Borównie. Popłynął za ojcem do granicznej boi, ale nie był już w stanie sam wrócić do brzegu. Kiedy zaczął tonąć, ojciec próbował go ratować, sam narażając własne życie. Kiedy ratownikom udało się wyciągnąć nastolatka na brzeg, rozpoczęli reanimację. Michała nie udało się już uratować. Zbyt długo był pod wodą. Bydgoszcz, Krystyna Remaszewska. Przed Sądem Rejonowym w Bydgoszczy rozpoczął się proces policjantów z komisariatu w Fordonie, którzy są oskarżeni o pobicie mężczyzny. Według prokuratury mieli bić ofiarę po twarzy i głowie. Funkcjonariusze nie przyznali się do winy, zostali zawieszeni w czynnościach służbowych. Do zdarzenia doszło w Bydgoszczy w listopadzie ubiegłego roku. Funkcjonariusze zatrzymali do kontroli drogowej samochód. Jadący autem dwaj bracia mieli zostać pobici przez policjantów. Incydent miał się powtórzyć także po przewiezieniu ich na komisariat. Obrażenia jednego z mężczyzn były powodem postawienia funkcjonariuszom zarzutów prokuratorskich. Nie przyznają się do winy. Wersja wydarzeń przekazana przez mundurowych jest zupełnie inna. Funkcjonariusze twierdzili, że mężczyźni dokonali samookaleczenia. Prokuratura badała ten wątek, jednak sprawę umorzyła. Oglądają państwo główne wydanie zbliżenia. Jakie tematy jeszcze w serwisie? Czujniki czadu ratują życie, przypominają strażacy. Dom na celowniku, zabłąkana kula w ścianie budynku. Kosztują kilkadziesiąt złotych, a mogą uratować życie. Mowa o czujnikach, które wykrywają tlenek węgla. Urząd Wojewódzki wraz z Wojewódzką Komendą Państwowej Straży Pożarnej po raz trzeci zainicjował kampanię, która ma uświadomić, jak niebezpieczny jest czad. Są pierwsi tam, gdzie potrzebna jest natychmiastowa pomoc, a zadań dla nich wciąż przybywa. Dlatego w ich pracy potrzebny jest specjalistyczny sprzęt. Państwowa Straż Pożarna w Inowrocławiu wzbogaciła się o 2 wozy bojowe, średni i ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy. Ja serdecznie gratuluję, że kolejne 2 wozy zasilą jednostkę w Inowrocławiu, Państwowej Straży Pożarnej. 3 w tym roku to naprawdę ogromne osiągnięcie. W tym roku na doposażenie jednostki powiatowej przeznaczone zostały w sumie ponad 3 miliony złotych. Pieniądze pochodziły między innymi z Funduszu Unii Europejskiej, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiej Komendy Państwowej Straży Pożarnej. Oraz Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska planujemy wzmocnienie jeszcze tych działań i przekazanie większej ilości środków właśnie na zadania z zakresu ratownictwa chemiczno-ekologicznego. Nowy sprzęt szczególnie przyda się w okresie jesienno-zimowym. To wtedy bardzo często dochodzi do zatruć tlenkiem węgla. Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa to hasło kampanii informacyjnej, którą już po raz trzeci zainicjował Urząd Wojewódzki wraz z Komendą Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej. Akcja ma na celu uświadomienie społeczeństwa o niebezpieczeństwie. Według badań, które opublikowało Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, co czwarty Polak myśli, że czad można rozpoznać po zapachu lub dymie. Tlenek węgla jest nazywany cichym zabójcą. Tlenek węgla jest bezwonny, jest bezbarwny i tylko sprzęt, jakim jest czujka czadu, może go wykryć.
Koszt zakupienia takiego sprzętu to kilkadziesiąt złotych. To cena niekiedy uratowanego życia. Przyspieszona reakcja bicia serca, zawroty głowy to jedne z możliwych objawów, które występują przy zatruciu tlenkiem węgla. Zadbajmy o sprawność urządzeń grzewczych. Zadbajmy o sprawność przewodów wentylacyjnych, przewodów kominowych. Zgodnie z przepisami raz do roku kominiarz powinien sprawdzić naszą wentylację. Ponadto przewody kominowe, gdzie mamy do czynienia z piecami, które są opalane na węgiel stały, powinny być sprawdzone raz na kwartał, a piece, które są opalane na gaz lub paliwo ciekłe, raz na pół roku. W poprzednim sezonie na terenie województwa kujawsko-pomorskiego doszło do 300 interwencji straży pożarnej w związku z zatruciami czadem. 130 osób zostało rannych, 7 osób zginęło. Toruń, Natalia Kurowska. Także my co roku zachęcamy Państwa do korzystania z czujników czadu. Kilkadziesiąt złotych to relatywnie niewiele, patrząc na to, jakie korzyści można odnieść, mając taki sprzęt w domu. Ale można też mieć czujnik czadu za darmo dzięki udziałowi w naszym konkursie. Teraz o szczegółach opowie Jarosław Dąbrowski z naszej redakcji internetowej. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Kilka takich czujników czadu rozdawaliśmy dzisiaj rano w porannym programie z pierwszej ręki. Kilka zostało jeszcze i chcemy rozdać je teraz Państwu. To naprawdę może uratować życie. Sam też miałem taki czujnik w domu. Mam teraz nowszy piec, więc ten mi czujnik już niepotrzebny, ale metr nad ziemią warto go zamontować. Przyciągły sygnał zapiszczy ten czujnik, na pewno będzie oznaczał, że trochę tego tlenku węgla mają Państwo już w pomieszczeniu. Wtedy najlepiej wywietrzyć mieszkanie i wezwać kominiarza, żeby mógł sprawdzić instalację chociażby kominiarską. Wracając do konkursu, wystarczy myślę odpowiedź na bardzo proste pytanie, które też zadawałem rano. Jaki jest wzór sumaryczny tlenku węgla? To dwie literki z angielska, tlen i co jeszcze? Tlen i? Ale teraz mnie zastrzeliłeś. Węgiel. Tlen i węgiel. Ja się skupiam na kolejnym temacie. Dwie cyferki. Proszę do mnie dzwonić. 52 37 57 596. Do pierwszych osób, które się dozwonią, taki czujnik czadu trafi i będzie mógł strzec czystego powietrza w Państwa mieszkaniach. Ja już się skupiłem na kolejnym temacie, o którym będziemy rozmawiali, bo tlenek węgla to zagrożenie dosyć powszechne i niestety co roku informujemy o ofiarach tlenku węgla. Ale są też takie zagrożenia zupełnie niespodziewane i nie wiadomo skąd się biorą. Taką informację znajdą również Państwo na naszej stronie internetowej. To wyjaśnij proszę, o co chodzi. Mowa o tak zwanej zabłąkanej kuli. Taką zabłąkaną kulę pocisk znalazł wczoraj wieczorem jeden z mieszkańców podbydgoskiego Zamościa. Dzisiaj rano informowaliśmy o tym na naszym Twitterze, o to zdjęcia ściany i samego pocisku. Pan Arek usłyszał wczoraj huk, siedząc z żoną w domu w mieszkaniu, wyszedł na zewnątrz, myślał, że może odpadła płytka, a tu zobaczył taką dziurę 40 cm od okna swojego mieszkania. Pod oknem znalazł pocisk. Prawdopodobnie to pocisk wystrzelony z broni myśliwskiej. Być może w czasie polowania. Pan Arek zgłosił tą sprawę policji, bo przecież taka zabłąkana kula może być przyczyną śmiertelnego postrzału. Chociażby tylko w tym roku pamiętam dwa takie przypadki. Jeden w Alpach rowerzysta przejeżdżał angielski i został trafiony śmiertelnie w głowę. W Polsce też takie przypadki tak, się zdarzały. Były też, pamiętam, rolnik przejeżdżał obok swojego pola i któryś z myśliwych wystrzelił taką kulę, która niefortunnie przeleciała przez całe pole, przez fragment lasu i zabiła rolnika. Także zapraszam, zachęcam na naszą stronę www.bydgoszcz.pl. Tam nie tylko takie dosyć drastyczne informacje od rana. Najważniejsze informacje z regionu. www.bydgoszcz.pl. Jarosław Dąbrowski, dziękuję bardzo. Dziękuję. Szybka kolej miejska to inwestycja niezbędna w Bydgoszczy, uważa kandydat Komitetu Wyborczego Prawo i Sprawiedliwość na urząd prezydenta miasta. Zdaniem Tomasza Latosa, wzorem innych polskich miast, należałoby skomunikować wschód i zachód Bydgoszczy kolejką miejską. Podczas konferencji prasowej przypomniano także pozostałe punkty programu dla Starego Fordonu, takie jak rewitalizacja terenów nadwiślanych, sala koncertowo-kinowa czy budowa basenu. Połączenie z jednej strony Fordonu, a w zasadzie nawet możemy powiedzieć Starego Fordonu, który jest ominięty przez tramwaj, który tutaj jedzie do Fordonu. Tak więc można pokusić się o albo przesunięcie tego dworca jeszcze o kilometr czy półtora w stronę Starego Fordonu, bądź zrobienie tam jeszcze też dodatkowej stacji.
a w drugą stronę możemy dotrzeć i powinniśmy dotrzeć SKM-ko aż na Osową Górę, czy też poprzez odgałęzienie na Błonie. Kiedy Tomasz Lato zostanie prezydentem, to ta znacząca część mieszkańców Fordonu, która do tramwaju nie ma bezpośredniego dostępu i za pośrednictwem tej linii kolejowej, ale też rozbudowy tej kolei, o której mówił Tomek, ale być może tej linii tramwajowej, która tutaj dociera, no będą mieli wreszcie szybkie połączenie z centrum, jak Państwo wiedzą. Kilkaset metrów asfaltu, który ma ułatwić życie mieszkańcom Włocławka i leśnikom. Została otwarta lokalna droga prowadząca z osiedla Południe do drogi krajowej nr 62 w kierunku Brześcia Kujawskiego. Inwestycje sfinansowały Lasy Państwowe. Na początku tego roku pan minister środowiska Henryk Kowalczyk ogłosił taką akcję 100 milionów złotych od Lasów Państwowych na drogi lokalne. I dzięki właśnie tej inicjatywie pana ministra, oczywiście także inicjatywie dyrektora generalnego Lasów Państwowych Andrzeja Koniecznego, coś takiego mogło się w ogóle odbyć. Ta droga jest nam bardzo potrzebna, jeśli chodzi o gospodarkę leśną. Udało nam się, składając wniosek do Lasów Państwowych, mnie i pani poseł Joannie Borowiak, załatwić tą sprawę, więc to jest, myślę, ogromny sukces dla mieszkańców naszego miasta, ogromny sukces dla tych, którzy będą z tej drogi korzystać, a pamiętajmy o tym, że jest to również droga dojazdowa, najkrótsza, dla służb ratowniczych, które korzystają z autostrady, kiedy tam się coś dzieje. To droga do realizacji własnych ambicji i pasji. Kazimierzowski Uniwersytet III wieku po raz 12 rozpoczął rok akademicki. Podczas uroczystości Rada Słuchaczy otrzymała wyróżnienia z rąk prorektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. Szacuje się, że obecnie w Polsce mieszka 8,5 miliona osób w wieku 60+, co stanowi 20% społeczeństwa. Naukowcy prognozują, że do 2050 roku ta liczba się podwoi. Kazimierzowski Uniwersytet III wieku jest, jak wiemy... Są bardzo ciekawe tematy, a jak są mniej ciekawe, to też się przychodzi dla towarzystwa, dla integracji. Jest wiele sekcji, które bardzo dużo dają. Dziewczyny się uczą i języków, i gimnastyka. Przede wszystkim mamy masę wycieczek. Mają seniorzy, no już 12 lat działamy. Seniorzy mają ogromne możliwości rozwijania swoich zainteresowań, zdobywania wiedzy, rozwijania zdolności poznawczych. Bardzo dużo podróżujemy, na przykład w zeszłym roku byliśmy w Chinach, w tym roku byliśmy w Sankt Petersburgu, teraz planujemy wyjazd do Indii. Uniwersytety trzeciego wieku są w zasadzie fenomenem naszych czasów. Dzisiaj osoby starsze chciałyby się nadal kształcić. Kształcić się oczywiście może każdy sam w zaciszu swojego domu, ale o ile przyjemniej robić jest to w grupie, w towarzystwie naukowców, badaczy. Ci nasi słuchacze, studenci Uniwersytetu Kazimierzowskiego, Uniwersytetu III wieku są naszymi ambasadorami, a my stajemy się tym mocniejsi i mocniejszy staje się Uniwersytet III wieku. U nas czas teraz na informacje o pogodzie. Czy przed nami ostatnie chwile ze słońcem? O tym Magda Żakowska. Jutro mamy ostatnią szansę, by nacieszyć się wyjątkową, bo słoneczną, ciepłą pogodą. Wyjątkowe krajobrazy zapanowały też na kilku hektarach pól pomiędzy miejscowością Salno a Byszewo. Rolnicy postanowili wykorzystać długi okres wegetacji i wysiali na polach mieszankę słoneczników oraz faceli, które właśnie kwitną. Niebawem słoneczniki zasilą glebę, a od piątku ubarwiać będą też jesienne krajobrazy. Na niebie od piątku zbiorą się chmury i pod koniec tygodnia pogoda zacznie sprzyjać tym, którzy czekają już na deszcz. Szczegóły prognozy pogody już za chwilę. O godzinie 19.35 w cyklu Teraz dokument film Złoty Pociąg, czyli opowieść o skradzionym przez nazistów skarbie, który może znajdować się w okolicach Wałbrzycha. W tym serwisie to wszystko. Nasz wieczorny serwis o 21.00. Zapraszam Państwa. Do zobaczenia.